Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast i społeczność słuchaczy, którzy chcą o świecie wiedzieć więcej. Audycja o geopolityce, podróżach, historii, o stosunkach międzynarodowych. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą na serwisie patronite.pl/podróż bez paszportu. Serdecznie za to dziękuję, bo właśnie dzięki temu mam szansę rozwijać to miejsce. Obserwuj, polub i udostępniaj dalej. Zapinamy pasy, czas na kolejny odcinek podróży. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam wielką przyjemność gościć panią dr Olenę Babakową z Akademii Finansów i Biznesu Wistula, eksperta specjalizującego się w stosunkach międzynarodowych, polityce Polski i Ukrainy. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, no albo jak się mówi w moich stronach rodzinnych, dobrego dnia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Ukrainie. Ukrainie, która coraz częściej gości na łamach tego podcastu, bardziej w kontekście geopolitycznym, w stosunkach międzynarodowych. Dzisiaj będziemy rozmawiać o społecznych. Bardzo dużo w Polsce mówi się o skalę takiego zjawiska, jakim jest migracja i jest faktem, że Ukraińcy coraz częściej, to też obserwujemy na polskich ulicach, decydują się na to, żeby w Polsce żyć, otwierać biznes, żeby w Polsce pracować, przenosić rodziny. O powodach jeszcze za chwilkę porozmawiamy i zapytam panią doktor chyba o ten najważniejszy powód, dlaczego akurat dochodzi do tego typu przenosin, tego typu migracji, ale jakby mógł panią doktor poprosić na początku, jakie największe mity właściwie w tej naszej polskiej przestrzeni publicznej panują na temat obywateli pracowników z Ukrainy? O, no to mnie pan trochę tym pytaniem zaskoczył, bo po jednej stronie cała ta migracja zarobkowa Ukraińców do Polski jest całkiem dobrze zbadana, przynajmniej od strony takiej ekonometrycznej, czyli mniej więcej ile ludzi przyjechało, ile ci ludzie zarabiają, ile pieniędzy ci ludzie transferują do domu, w jakich miastach koncentruje się dzisiaj głównie populacja pracowników cudzoziemskich, w jakich branżach gospodarki pracują. Po drugiej stronie jednocześnie ciągle jest wiele niewiadomych, co jest związane właśnie z tym, jak jakie plany te ludzie mają co do swojego pobytu w Polsce, na ile są zintegrowani, jak funkcjonują te ukraińskie sieci i społeczności lokalne takie na takim najniższym poziomie w Polsce, w jakim sposób układają się takie bardzo międzyludzkie relacje, już nie pomiędzy Polakami i Ukraińcami jako narodami sąsiednimi, tylko pomiędzy Polakami i Ukraińcami jako często sąsiedźmi w ramach jednego osiedla czy nawet jednego budynku. No, jeżeli chodzi o mitach, no pierwszy mit chyba, z którym spotykamy się najczęściej, to jest mit o tym, że Ukraińcy zabierają Polakom pracę. Ja myślę, że ci Polacy, kto szczęście, kto nieszczęście popracować sobie na wyspach albo w Niemczech, albo w krajach skandynawskich, też być może zetknął się z takim podejściem, że Polacy tam zabierają pracę miejscowym mieszkańcom. Otóż nie jest to prawdą. Polska w ostatnich latach notuje rekordowo niskie wskaźniki bezrobocia. Faktycznie w wielu polskich regionach bezrobocie jest na poziomie strukturalnym, czyli kolokwialnie mówiąc, kto nie chce, ten właśnie w tej chwili nie pracuje. Więc Ukraińcy bardzo organicznie wypełniają te nisze, które powstały na polskim rynku pracy. Po jednej stronie ze względu na dynamiczny rozwój gospodarki, po drugiej stronie ze względu na jednoczesne starzenie się polskiego społeczeństwa i niskie wskaźniki dzietności. Więc Polakom Ukraińcy pracy nie zabierają. Ponadto powstają nawet takie całe klastery zawodów, które już możemy uznać za takie klasyczne zawody imigranckie. Na przykład to jest branża kierowcy Ubera albo innych takich internetowych taksówek. Branża gastronomiczna w dużych miastach powoli staje się zawodem imigranckim. Sektor usług pleniotkowych, sektor pomocy domowej. Powoli też jakby dodawane do nich są jakby już inne sektory wymagające nieco wyższej kwalifikacji, więc ten mit obalamy, pracy nie zabierają. Drugi mit jest taki, on również jest związany z rynkiem pracy, nieprzypadkowo z rynkiem pracy, bo jednak rynek pracy to ciągle jest ta wspólna przestrzeń, gdzie Ukraińcy i Polacy najczęściej między sobą się spotykają. A drugi mit jest związany z tym, że Ukraińcy to jest koniecznie tania siła robocza i że sama ich obecność na polskim rynku pracy, być może już tej pracy Polakom nie zabiera, ale zdecydowanie wpływa na dumping, czyli to, że polski pracodawca ma pokusy temu cudzoziemskiemu pracownikowi zapłacić mniej. Być może tak to funkcjonuje w niektórych branżach, jak na przykład rolnictwo. Być może tak to funkcjonuje w pewnych regionach. Ale natomiast jeżeli patrzymy na rynek jako na całość, to zdecydowanie też ta sytuacja tak nie wygląda.
Pomiędzy Polską i Ukrainą istnieje pewna różnica w pensjach. Ktoś mówi o trzykrotnej, ktoś mówi o pięciokrotnej. Tym niemniej, jakby jeżeli patrzeć na poszczególne zawody, jak na przykład budownictwo, te różnice już takie na duże nie są. Więc dla Ukraińca, jeżeli on będzie w Polsce opłacany taniej niż Polacy, tak naprawdę ta praca zarobkowa już nie bardzo się opłaca. No i zupełnie inna bajka to właśnie ci Ukraińcy, kto nie po prostu przyjeżdża na pobyt taki krótkoterminowy, czyli kilka miesięcy popracować i wrócić do domu. Takich zresztą ciągle jest większość ukraińskich pracowników w Polsce. Jeżeli chodzi właśnie o te osoby, a szczególnie te rodziny, którzy do Polski się przeniosły, szczególnie do dużych miast, czyli tam, gdzie w grę już wchodzi nie tylko oszczędzanie pieniędzy, wysyłanie ich do domu, ale wynajem, usługi medyczne, usługi edukacyjne dla dzieci i tak dalej, to nie ma mowy o tym, żeby ty mogłeś sobie pozwolić już na tak naprawdę taką szczodrość wobec pracodawcy, żeby prosić od niego mniej niż polski pracownik. No i trzeci mit, częściowo jest związany też z rynkiem pracy, częściowo jest związany z reprezentacją ukraińskich migrantów w mediach. Ten mit jest o tym, że Ukraińcy są w Polsce bardzo dobrze zintegrowani. Czyli Polska bardziej przed sobą, mniej za granicą, ale tym niemniej chwali się tym, że zobaczcie, że historia emigracji pozarobkowej jakby do krajów Zachodu, jak tam do Brytanii, Francji, Belgia też jest chętnie wspominana, to jest taka historia trochę patologiczna. Zresztą szczególnie media prawicowe lubią pokazywać te inaczej zamknięte muzułmańskie dzielnice w Brukseli albo w jakichś francuskich miastach i właśnie pokazywać, że od zobaczcie, od to są kraje, którzy prowadzili nierozsądną politykę migracyjną i u nich te migranci nie są zintegrowani, oni żyją jakoś tam sobie getto w ogóle w innych dzielnicach, pracują w innych zawodach, nie znają lokalnych języków. Natomiast my to jesteśmy wzorzec polityki migracyjnej, bo u nas z migrantami wszystko jest spoko. Nie ma buntów imigranckich, nie ma dzielnic imigranckich i w ogóle wszystko gra. Otóż to niestety też jest mitem. Tak, owszem, nie notujemy jakichś tam zamieszek polsko-ukraińskich. Ze względu na inną niż w państwach Zachodu specyfikę rynku mieszkaniowego też nie widzimy, żeby gdzieś były tworzone getta. Chociaż już możemy powiedzieć, że na przykład w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu, w Gdańsku są jednak dzielnice, które na tańsze ceny nieruchomości są szczególnie lubiane przez imigrantów, jeżeli chodzi o najem. Natomiast nie możemy powiedzieć jednak o dobrej integracji w takim sensie, że ciągle, i to widzimy i w badaniach, i w takiej komunikacji bezpośredniej, ciągle niezbyt duża liczba Ukraińców wpłynie posługuje się językiem polskim. Ukraińscy pracownicy, kiedy są pytani, gdzie w ogóle doświadczają te kontaktu z Polakami, to 95% nie ma tych kontaktów poza miejscem pracy. Nawet po 10 latach zamieszkania w kraju, to znów taki pokazują badania już jakościowe, bardzo mało kto z ukraińskich pracowników i pracowniczek ma w swoich sieciach społecznych chociażby jednego przyjaciela czy przyjaciółkę z Polski. Więc możemy powiedzieć o pewnej pokojowej koegzystencji, która przynajmniej jak na razie nie wywołuje jakichś tam większych napięć społecznych, ale niestety nie możemy powiedzieć o dobrej integracji. Ja ze swojej strony, jeśli chodzi o mity, jeśli rozmawiamy o rynku pracy, to spotkałem się z takim, że po pierwsze Ukraińcy w Polsce pracują tylko fizycznie, że można w Polsce Ukraińców spotkać jedynie w fabrykach, jako taka służba sprzątająca albo wykonująca jakieś proste prace. Też może i fakt, że Ukraińcy pracują w Polsce nielegalnie, że są zatrudniani na czarno, że nie mają opieki medycznej, żadnego wsparcia. Jak z tym jest, pani doktor? Czy Ukraińcy też wchodzą w sektory wyspecjalizowane w Polsce? Jeżeli tak, to jakie są to sektory? Jakich innych prac poza tego, powiedzmy, kanonu stereotypowego, możemy tak nazwać, wybiegają? Myślę, że pan poruszył od razu kilka bardzo ciekawych pytań, postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Jako pierwszą tezę chciałabym zgłosić taką, żeby w ogóle przybliżyć jakby polskiemu odbiorcy problematykę ukraińskiej imigracji do Polski. W tej chwili już stała i tak naprawdę staje się coraz bardziej podobna do polskiej imigracji do Wielkiej Brytanii. Teraz wytłumaczę, o co mi chodzi. Czyli na początku, to znaczy nie, bo w ogóle 10 lat temu jakby w Polsce ukraińskich pracowników było bardzo mało. Związane to było jak z sytuacją polskiego rynku pracy, że wtedy jeszcze wyższe bezrobocie i niższe pensje, jak również z tym, że wtedy jakby ci Ukraińcy, kto wolał szukać pracy za granicą, mieli pod ręką albo Rosję, gdzie wtedy i rubel stał wysoko między państwami Rosją i Ukrainą, nie było wtedy napiętych relacji politycznych. Po drugiej stronie, jednocześnie ten, kto chciał wyjeżdżać i pracować za granicą, wolał takie państwa jak na przykład Włochy, Hiszpania, Portugalia, czyli gdzie niekoniecznie można było zatrudnić się na biało, ale jednocześnie miejscowe organy, inspekcje, miejscowe organy monitoringu przymykały na to oczy. Jednocześnie koszty życia nie są aż takie wysokie, jak tam w Niemczech czy w Skandynawii, więc można było pracować w zawodach nie wymagających wysokiej kwalifikacji, odkładać sobie pieniążki, wysyłać ich do domu i tak dalej.
Sytuacja zmieniła się właśnie 6-7 lat temu, kiedy zaczęła się wojna rosyjsko-ukraińska, czyli po jednej stronie Rosja zaatakowała najpierw Krym, aneksja Krymu, później wojna na Donbasie. Po drugiej stronie państwa Europy Środkowej, w tym przede wszystkim Polska, zaczęły liberalizować swoje prawa migracyjne. Proces ten powoli już się zaczął w połowie lat 2000, ale tak naprawdę przyspieszył na początku lat 2010, co pozwoliło Ukraińcom już w formacie legalnym szukać zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej. Niekoniecznie tych bogatszych, ale właśnie to, że możesz w trybie w miarę szybkiej procedury i w miarę szybko znaleźć legalne zatrudnienie dla wielu obywateli Ukrainy okazało się kuszące. Tym bardziej, że po tym, jak odpadł ten rosyjski rynek pracy, bo i rubel poleciał z łeb na szyję, i wojna jakby, i plus rosyjska gospodarka też nie jest w takiej dobrej kondycji, jak było 10 lat temu. Więc stąd rosnąca popularność Polski jako kierunku zarobkowego. Dlatego niewątpliwie też warto dodać jakby aktywną pozycję polskiego biznesu, który wprost jakby no, i robił, i robi, tak jakby powiedział, takie misje rekrutacyjne na Ukrainę, gdzie ci skauci jeżdżą jakby, no i jak tam w piłce skauci szukają jakichś dobrych graczy, to polski biznes w ten sposób szuka cudzoziemskich pracowników. I to już są poszukiwania nie tylko na Ukrainie Zachodniej, ale również na Ukrainie Środkowej. Ja od 3 lata temu odwiedzałam swoje rodzinne miasto Kostiantynówka, to jest wschód Ukrainy, kilkadziesiąt kilometrów od linii rozgraniczenia na Donbasie i nawet tam na przystankach tramwajowych były rozklejone kartki o pracy w Polsce. Więc tak w ten sposób to wygląda. No ale kontynuując wątek, więc jeżeli 10 lat temu, w 2011 roku, mieliśmy tylko 12 tysięcy obywateli Ukrainy, kto miał pozwolenie na zamieszkanie w Polsce, czyli kartę pobytu, potocznie mówiąc, to teraz tych osób jest już prawie 300 tysięcy. I to tylko ci, o których możemy powiedzieć, że migranci takie średnio i długookresowi. Do tego jeszcze warto dodać osób, które pracują krótko na oświadczeniach. Do tego warto dodać osób, które pracują być może w ogóle bez zezwolenia, czyli właściciele karty Polaka, tam małżonkowie, obywateli Polski, obywateli UE. Więc jeżeli mówimy jakby o milionie, milionie 200 ukraińskich pracowników w ciągu roku w Polsce, to ja myślę, że to nie będzie przesada. Ale wracając do tych porównań z Brytanią, czyli pamiętajmy, 2004 rok, akcesja państwa zachodnie, przynajmniej szereg z nich, otwiera dla Polaków rynek pracy. Więc kto w pierwszej odsłonie pojechał do Wielkiej Brytanii? Państwa, które wtedy aktywno bardzo ściągało pracowników z Europy Środkowej. Czyli ludzie, którzy mogli pracować w restauracjach, ludzie, którzy mogli pracować na budowie, ewentualnie pomoc domowa, ewentualnie transport. Czyli prace wypomagające albo niskich, albo średnich kwalifikacji. Ale już za chwilę okazało się, że i Polacy się nadają, i brytyjski rynek potrzebuje sprzedawców w sklepach, ludzi, którzy pracowaliby w usługach, z których zresztą też zaczynają już korzystać mieszkający na miejscu Polacy, więc potrzebny jest ktoś ze znajomością języka. Ktoś w Brytanii troszkę się doszkolił, zaczął pracować już jakby w takich miejscowych zawodach, najpierw niebiesko-kołnierzykowych, a później nawet i biało-kołnierzykowych. Obok tych pracowników fizycznych też wyjechali najbardziej ambitni, czyli ci, którym marzyła się praca w brytyjskim City. Więc w tej chwili, patrząc na polską migrację do Brytanii, widzimy tak naprawdę bardzo szeroki wachlarz jakby osób z różnych jakby części Polski, z różnych kategorii społecznych. Czyli po jednej stronie mamy panów, którzy ciągle pracują na budowach i w transporcie, ale po drugiej stronie mamy państwo, którzy pracują w City, na Oxfordzie i w Cambridge. Brexit, co prawda, nieco pokrzyżował te polskie diasporze plany, czyli właśnie spowolnił tą migrację krótkookresową albo taką wahadłową, ale właśnie krótko przed Brexitem to właśnie w ten sposób wyglądało. Że jest jakiś core, czyli jakieś jądro tych ludzi, którzy przez cały czas mieszkają w Brytanii, i ponad 100 tysięcy, nawet setki tysięcy tych, kto przyjeżdża na różne tam, różne długości, krótkookresowe prace. Więc w podobny sposób w tej chwili, w 2021 roku, to wygląda dla Ukraińców w Polsce. Jeżeli dla Polaków w Brytanii wiele zmienił Brexit, dla Ukraińców w Polsce wiele zmienił COVID, czyli mniej stało tych, kto przyjeżdża na krótko, więcej stało tych, kto przyjeżdża na dłużej, bez banalnych powodów, zamknięta granica, testy, szczepionki, jakby nieprzewidywalność rynku i tak dalej. Ale tym niemniej teraz mamy sytuację, kiedy owszem, ponad połowa Ukraińców pracuje w tak zwanych zawodach niskich kwalifikacji, czyli to jest rolnictwo, to są jakby różnego rodzaju prace budowlane, to jest pomoc domowa, to są usługi, to jest gastronomia. Jednocześnie ciągle rośnie grupa pracowników już przemysłowych.
Czyli ludzie, którzy jakby nie są zupełnie niewykwalifikowaną siłą roboczą, tylko ze względu albo na uzyskane w domu kompetencje, albo na już odbyte treningi w Polsce, pracują na polskich fabrykach. Są na przykład takie zakłady pracy w Polsce, gdzie poza jakby kierownikiem wszyscy 300-400 pracowników to już są cudzoziemcy. Więc rośnie grupa granatowych kołnierzyków niebieskich. Jednocześnie coraz więcej staje się osób, którzy pracują w polskich biurach. Bankowość, ubezpieczenia, informatyka. Całkiem sporo specjalistów IT przyjeżdża z Ukrainy, tym bardziej, że w ubiegłym roku polski rząd stworzył takie narzędzie, nazywa się Poland Business Harbor. Stworzył go najpierw z myślą o relokacji białoruskich IT specjalistów z państwa, no, które ciągle boryka się z represjami ze strony Łukaszenki. Ale już po kilku miesiącach ten Poland Business Harbor oferta została poszerzona również na inne państwa Partnerstwa Wschodniego, w tym między innymi na Ukrainę. W ubiegłym roku była bardzo ważna reforma, na przykład w polskiej ochronie zdrowia, że lekarze, którzy uzyskali swoje wykształcenie poza państwami UE, dostali taką specjalną, przyspieszoną procedurę tymczasowego pozwolenia wykonywania zawodu lekarza albo dentysty. To jest, nie jest taka pełnowartościowa nostryfikacja, która w Polsce, no, dla Ukraińców zajmuje 3, 4, czasem 5 lat, co dla wielu osób, szczególnie jeżeli emigrują w wieku tam 35 plus, już jest takim, no, dużym luksusem. Teraz to jest procedura raczej na rok, półtora. Wiąże się właśnie z takim egzaminem i plus nauczeniem się języka polskiego, ale już możesz, mi się wydaje, że nawet do 5 lat pracować już jako lekarz w Polsce. Ja wiem, że co najmniej kilkaset osób z Ukrainy już z tej procedury skorzystało i na pewno takich osób też będzie więcej. Zresztą polska ochrona zdrowia na liście unijnej jest czy nie najgorzej obsadzona ze względu na kadry, na liczbę personelu medycznego i lekarzy, pielęgniarek na 1000 mieszkańców. Więc ja sądzę, że też tam dalej liberalizacja czeka. Więc odpowiadając na pytanie, gdzie spotkamy Ukraińca, spotkamy na budowie, spotkamy Ukraińkę w firmie treningowej, ale możemy spotkać pani pracującej dla polskiego Microsofta, możemy spotkać pana, który jest polskim kardiologiem. Więc ci osoby, które mają wyczulone bardzo uszko na wschodnie akcent, obawiam się, że muszą sobie dalej się przyzwyczaić. Nadmieniła już pani doktor o tym, że wielu obywateli Ukrainy jednak transferuje pieniądze, fundusze na Ukrainę, wraca na Ukrainę. Ilu obywateli Ukrainy tak na serio, serio wiąże swoją przyszłość z Polską? To jest to pytanie, które jakby ja wiem z rozmów z takimi profesjonalnymi, akademickimi badaczami migracji, że oni to pytanie jakby w sondażach bardzo nie lubią, bo pytanie jakby, co pan tam chce robić za rok tam i tak dalej, bo na przykład jeżeli zapytać teraz pana albo mnie, czy chcecie pojechać do Paryża? No powiemy, że no dobra, chcemy. A jak, a samolot dzisiaj wieczorem? No to jak, pakujemy walizki? My tacy, no może już nie do końca, może przynajmniej jutro. A jeszcze lepiej tak naprawdę w przyszłym miesiącu, wtedy już zorganizujemy sobie. Więc to samo jest z pytaniem, jakby, czy planujecie zostać w Polsce, jak w ogóle siebie widzicie i tak dalej. Jeżeli sięgniemy z różnych sondaży z ubiegłego roku, dlaczego podkreślam, że z ubiegłego roku? Bo COVID to znów taki był takim trochę game changerem. Przed COVID-em wiedzieliśmy, że generalnie Ukraina jako takie państwo donor siły roboczej dla Polski, że to źródło już trochę wysycha. Że w zasadzie każdy, kto chciał przynajmniej raz pojechać, już pojechał. Zresztą, jak w przypadku Polski dla Wielkiej Brytanii. COVID tę sytuację nieco zmienił, bo znów jakby źle wpłynął na ukraińską gospodarkę, Polska sobie dobrze radzi. Wpłynął na poziom bezpieczeństwa ludzi, plus polskie prawne rozwiązania, które wydłużyły wszystkie pozwolenia i na pracę, i na pobyt podczas COVID-u. Więcej ludzi jednak zechciało jakby zostać na dłużej niż wrócić z powrotem do domu. Więc badania ubiegłoroczne wskazują, że jeżeli jakby 2 lata temu raczej 20% mówili o tym, że chcą zostać w Polsce, teraz takich osób jest nawet 30 ileś tam procent, w zależności od badania, czyli 1/3. Plus jeszcze 20-25% mówią o tym, że zakładają pobyt przynajmniej na kilka lat. Jest to oczywiście ważna informacja, bo wskazuje, no, na swój sposób to, że Ukraińcy odnaleźli się na swoim rynku pracy, ale ja bym nie traktowałam tej liczby jako takie dane właśnie wprost, że wśród tego miliona pracowników, którzy w ciągu roku przewijają się przez polski rynek pracy, że 500 tysięcy zostanie. Proszę sobie przypomnieć początek roku 19, czyli sytuacja przedcovidowa, kiedy w prasie była bardzo aktywna dyskusja o tym, że Niemcy będą liberalizowali politykę migracyjną, że będzie więcej ułatwień dla obywateli spoza Unii Europejskiej, w tym dla Ukraińców. Tam w końcu z tej niemieckiej reformy, powiem szczerze, nie dużo wyszło.
Niektóre ułatwienia były, ale tak naprawdę tylko dla absolwentów szkół technicznych o bardzo specyficznych kwalifikacjach, plus którzy mogą wykazać się poziomem znajomości języka niemieckiego B2, czyli dostań pióro Feniksa, jeszcze krople krwi jednorożca i wtedy będzie łatwiej. Więc ta reforma jakby Niemcom średnio poszła. Ale wtedy jakby liczne polskie sondażownie zaczęły pytać ukraińskich pracowników, a co wy na to? I wtedy ponad 60% Ukraińców powiedziało, że jeżeli będzie liberalizacja niemieckiego prawa, czy to znaczy 2/3 z nich rozważa możliwość pracy w Niemczech. Kilka dni temu poznaliśmy nową niemiecką umowę koalicyjną. To jest koalicja już o wiele bardziej w lewo niż była poprzednia i to jest koalicja, która jest o wiele bardziej zainteresowana kwestiami migracyjnymi. I częścią nowej niemieckiej umowy koalicyjnej jest między innymi liberalizacja prawa pracy dla nieobywateli Unii, liberalizacja akcesu do niemieckiego obywatelstwa. Więc jak na razie poprzednia dyskusja prasowa, ja bym powiedziała, że to był taki primary test. Jeżeli naprawdę za tym pójdzie, od właśnie za tą umową koalicyjną, realna liberalizacja niemieckiego rynku pracy, no wtedy to ja powiem, to będzie crash test dla polskiej gospodarki. Bo w tej chwili Polska z punktu widzenia pracowników cudzoziemskich, w tym ukraińskich, ale już nie tylko ukraińskich, w ubiegłym roku to owszem Białorusini numer dwa pod względem wydanych zezwoleń, ale dalej idą obywateli Indiów, Wietnamu, często też ostatnio Sri Lanki, Nepalu, Pakistanu i tak dalej. Polska te osoby pociąga w pierwszej kolejności w miarę łatwymi procedurami legalizacyjnymi, czyli w miarę łatwą w porównaniu do państw zachodniej, tym bardziej północnej Europy, możliwością dostania pozwolenia na pracę i pozwolenia na pobyt. Polska ciągle nie konkuruje pensjami. Porównać pensje jakby w Polsce, w Niemczech, już nie mówiąc o Islandii czy Norwegii, no to są jednak nieco inne bajki, o czym zresztą świadczy ciągle obecność Polaków w tych państwach zachodnich. Natomiast jeżeli będzie taki moment, że Niemcy zaczną naprawdę liberalizować to prawo pracy dla obywateli nieunijnych, a Niemcy zwykle są trendseterem dla takich państw zachodnich, to ja myślę, że wtedy sondaże, czy chcecie dłużej zostać w Polsce, czy ewentualnie gdzieś się przenieść, te sondaże będą wyglądały inaczej. Ale jak mówię, już na pewno w tej chwili mamy takie pewne jądro ukraińskiej nowej diaspory, czyli kilkaset tysięcy ludzi, którzy tu właśnie ostatnio się przeprowadziły. Widzimy ze statystyk też, że ostatnio też przenoszą się z rodzinami, że jeżeli kilka lat temu jakby procent urodzin przez matki cudzoziemskie w Polsce to nie było nawet żadnego procentu, teraz to jest chyba ponad 2. No i teraz pytanie jakby, jak ta społeczność funkcjonuje, jak odnajduje się w Polsce, w ogóle co z tymi ludźmi się dzieje poza pracą. A tu my akurat nie bardzo dużo wiemy, bo i polski rząd jakby postrzega imigrantów w pierwszej kolejności jakby w kategoriach gospodarczych. Stąd na przykład ulubiony statystyka polskich polityków, to jest liczba osób cudzoziemskich wpisane do ZUS-u. Wszędzie te dane są, wszędzie ich możemy zobaczyć. Ale na przykład już dane, które dotyczą znajomości języka, właśnie tej liczby polskich znajomych, właśnie takich bardziej subiektywnych doświadczeń, na przykład w kontaktach z polską administracją, polską skarbówką, polską służbą zdrowia, to wszystko dla nas pozostaje terra incognita. Czyli inaczej ta ukraińska społeczność jest i taka widoczna, i tak dobrze zbadana jako homo economicus, ale jednocześnie jako ten taki żywy człowiek mieszkający obok, no pozostaje dla nas nieznana. A, praca na czarno, o czym pan też pytał. No, to znaczy, problem polega na tym, że tak naprawdę ze względu na polskie prawo migracyjne i polskie prawo pracy nie tak łatwo jest zdefiniować, co to jest praca nielegalna. Oczywiście pracą nielegalną są wszystkie przypadki, kiedy człowiek w tej chwili nie ma uprawnień pobytowych i nie ma pozwolenia na pracę i pracuje bez umów. No, tu jakby nie ma dyskusji, to jest praca nielegalna. Natomiast jeżeli człowiek ma uprawnienia pobytowe, podpisał pracodawca z nim umowę, ale źle wypełnił zgłoszenie do ZUS-u i do Urzędu Pracy, można to zinterpretować jako błąd, ale polskie prawo to też zinterpretuje jako pracę nielegalną. A sytuacja, kiedy cudzoziemiec i jego pracodawca już od 2 lat czekają na nową kartę pobytu, i pracodawca bardzo chce go dalej zatrudniać, cudzoziemiec bardzo potrzebuje tej wypłaty od pracodawców, a wydział wojewódzki z miesiąca na miesiąc przekłada jakby wydanie dokumentu, więc pracodawca zaczyna płacić w kopercie. To też jest praca nielegalna, to też są złe praktyki i tak dalej. Więc no oczywiście jakby jak patrzymy na te prawie już 800 tysięcy cudzoziemców wpisanych do ZUS-u, no o nich na pewno możemy powiedzieć, że najpewniej pracują jakby legalnie. Ale nie zapominajmy też o tym, że jest całkiem szeroka grupa cudzoziemców, którzy pracują na podstawie umów o dzieło. Tu już możemy dyskutować, na ile ten format stosunków pracy, który aktualnie jest pomiędzy nimi a pracodawcą, może być kwalifikowany jako dzieło, ale czy jest to praca nielegalna jako taka, no
Jednak nie. Zresztą sporo Polaków pracuje na umowie o dzieło i nie znaczy to, że są jakby na tym czarnym rynku pracy. Więc pytanie jakby o tej legalnej, nielegalnej pracy, ono tak naprawdę nie jest takie zero-jedynkowe. Właśnie przez to, że polskie prawo w porównaniu do Europy Zachodniej jest bardziej elastyczne, ale jednocześnie jakby bardziej, ja bym powiedziała, nieuporządkowane. Ustawa o cudzoziemców, którą obecnie mamy od 2013 roku już była tyle razy zmieniana, a szczególnie w ostatnich miesiącach, czy na przykład na podstawie tej ustawy da się znaleźć 51 schemat, jak można zalegalizować pobyt czasowy cudzoziemca, 51. To jest straszne zamieszanie, to jest strasznie jakby zagmatwane i dla pracodawcy, i dla cudzoziemca, i dla inspektora, który tę sprawę prowadzi. I jeden jedyny błąd po jednej z tych stron i już masz powstałą jakąś sytuację, która gdzieś nie koliduje z prawem. Więc niestety nie mogę odpowiedzieć na pana pytanie, że jakby na ile to jest rozpowszechnione zjawisko i tak dalej. Powiem tak, po jednej stronie mamy sporo takich złych, czarnych, a czasem szarych praktyk na rynku pracy, jak wypłata pensji w kopercie, albo jak na przykład no w ogóle nie wypłata, albo to, że pracodawca podpisuje kontrakt, a nie zgłasza go do ZUS-u i do skarbówki, tak też się bywa. Pracodawca płaci mandat, cudzoziemiec dostaje deportację, też taka sytuacja, taka asymetria odpowiedzialności. Ale stereotyp, że raz przyjechał Ukrainiec i jest na budownictwie, to koniecznie pracuje na czarno, nie, proszę pana, też już tak nie jest. Czyli ciągle problemy istnieją, ciągle patologia istnieje, ale to, że ja czasem się spotykam z taką tezą, że ponad połowa Ukraińców pracuje na czarno, nie, to zdecydowanie jest. To jeszcze jeden temat mnie bardzo ciekawi w kontekście obywateli Ukrainy. Na ile możemy mówić o takiej tendencji, po pierwsze, że dochodzi do polsko-ukraińskich małżeństw, małżeństw mieszanych, czy my Polacy i Ukraińcy decydujemy się na tworzenie tego typu rodzin? Tutaj też pewnie pojawia się nieco taki publicystyczny tytuł i hasło, że Ukraińcy są w stanie uratować polską demografię. Och. No, co dotyczy polsko-ukraińskich małżeństw, tak, owszem, liczba rośnie. Jednocześnie pragnę panu i słuchaczom przypomnieć, że w przypadku małżeństw polsko-ukraińskich to nie jest zwykła procedura rejestracyjna, czyli jeżeli chcesz zarejestrować związek z obywatelką czy obywatelem Ukrainy, ta osoba, nawet jeżeli całe swoje życie mieszkała w Polsce, ale nie ma polskiego paszportu, musi nawet przed sądem udowodnić, że nie przebywa w jakimś związku małżeńskim zawartym u siebie w domu. Czyli kolejna biurokracja związana z pobytem w Polsce i z jakąś organizacją sobie normalnego życia. Ale tym niemniej, czy poratuje polską demografię? Krótka odpowiedź brzmi nie. Rzecz pierwsza, Ukraińcy wcale nie mają innych trendów demograficznych niż Polacy. To znaczy wskaźnik dzietności na Ukrainie i w Polsce jest bardzo podobny, na Ukrainie chyba minimalnie niższy. Teoria o tym, że imigranci przyjeżdżając do państw zachodnich i jakby odnajdując tam bardziej spokojne, bardziej dostatnie życie, zaczynają mieć więcej dzieci, kiedyś funkcjonowała w nauce demograficznej, ale już też się nie potwierdza. Ewentualnie w trakcie pierwszej fali migracji bardziej na początku. Zresztą krótki efekt tego obserwowaliśmy znów taki w przypadku polskiej migracji do Wielkiej Brytanii czy do Skandynawii. Ale na dłuższą metę nie. Ludność migrująca bardzo szybko jakby przebiera takie trendy, paterny demograficzne jakby ludności lokalnej. Zresztą to widać nawet w przypadku muzułmańskich, afrykańskich migrantek w państwach Europy Zachodniej, które nawet jeżeli przyjeżdżają jako córki z rodzin, które mają czwórkę, cztery, pięć dzieci, to już jak same dorastają, idą na uczelnię i znajdują pracę, też chcą mieć albo jedno, albo dwa dziecka. Więc nie, Ukraińcy w jakimś sensie ratują polską demografię. To są właśnie ci dorośli ludzie, kto w tej chwili zasila już polski rynek pracy, polski ZUS. Ale natomiast to, że będzie tu sporo Ukrainek, czy ewentualnie Filipinek, czy Wietnamek, czy Białorusinek i zamiast tego jednego dziecka zaczną mieć tam trzy albo cztery, bo właśnie tyle w tej chwili potrzebuje polska demografia, żeby jakoś się zrównoważyć. Nie, to jest scenariusz z rodzaju science fiction. Mnie natomiast w przypadku małżeństw mieszanych albo dzieci urodzonych w takich związkach, gdzie ktoś jest jeden Polakiem, ktoś cudzoziemcem, cudzoziemką, mnie interesuje coś innego. Polska, w zasadzie polskość jako poczucie przynależności narodowej w tej chwili jest takim konstruktem bardzo ekskluzywnym. Bardzo ciężko jest być jednocześnie Niemcem i Polakiem, bardzo ciężko jest być jednocześnie Brytyjczykiem i Polakiem, bardzo ciężko jest być jednocześnie Białorusinem i Polakiem. Wymaga faktycznie od ciebie wyrzeczenia, od swoich jakichś poprzednich korzeni, tożsamości, przywiązań i tak dalej. I właśnie przyjęcie tego polskiego narodowego konstruktu tożsamości w takiej wersji, ja bym powiedziała, takiej bardzo XIX-wiecznej. Czyli dyskusja ta dzisiejsza o polskości obywatelskiej, jako właśnie nie przynależności narodowej, ale jako pewnemu poczuciu jakby przynależności do jakichś kodów kulturowych, wartościowych, znów takie sympatia historii, ale niekoniecznie przebierzenie się na siebie wszystkich tych metafor z dziadów Mickiewicza. Ta dyskusja, mam takie wrażenie, że ona zaczynała się już kilka lat temu, ale ostatnio została mocno wyhamowana. Więc dla mnie pytanie
pytanie brzmi, jak naprawdę będą wychowywane te dzieci i jak te dzieci będą odnajdywały się właśnie w polskim społeczeństwie, w polskim systemie oświaty. Bo ja już widzę, jak moi znajomi, którzy właśnie są z takich mieszanych par małżeńskich, oddają swoje dzieci do szkoły. No i przed szkołą jakby wychowują swoje dzieci w takim, że ty jesteś na przykład tym Białorusinem i Polakiem, że ty masz kilka języków ojczystych, że twoja kultura to jest jeszcze i taka kultura. Zresztą sporo migrantów w ogóle ma taką postawę bardzo globalistyczną, czyli w ogóle nie chce się przywiązywać do jakiejś tradycji narodowościowej. I później te dzieci trafiają do polskiej szkoły z przysięgą młodego Polaka, wierszykami, za co kocham swoją polską ojczyznę i nazwij 5 powodów, dlaczego ty jesteś dumny z tego, że jesteś Polakiem. Więc a propos demografii, jakby z ludzi, nie mam tutaj raczej ścieżka jednoznaczna, natomiast a propos czego jakby jestem ciekawa, to właśnie jak sobie z tym poradzi polska szkoła, jak z tą debatą o jednak być może bardziej inkluzywnej tożsamości poradzi sobie polskie społeczeństwo i nowe polskie pokolenia. I czy nareszcie właśnie ten koncept Polski jako państwa takiego wysoce monoetnicznego, skoncentrowanego bardzo na swoich traumach, przeżyciach z XIX-XX wieku, czy znajdzie się w nim miejsce też na inną wrażliwość, inny punkt widzenia, który już niekoniecznie będzie musiał u ciebie pomagać wyrzeczenie swoich korzeni, wyrzeczenie się ze swojej wrażliwości. No, jakoś tak. Pani doktor, dziękuję serdecznie za to, że mogliśmy się dzisiaj spotkać, za to, że też pozostawmy tak słuchacze w lekkim niedosycie. Tematy, kwestii społecznych mamy za sobą. To, co dotyczy może już ukraińskiej duszy w Polsce, to mogliśmy rozszerzyć w kolejnej audycji. Tymczasem serdecznie dziękuję. Moim gościem była pani doktor Olena Babakowa, Akademia Finansów i Biznesu Wistula, dziennikarka specjalizująca się właśnie w stosunkach międzynarodowych, polityce Polski i Ukrainy. Serdecznie dziękuję za nasze spotkanie. Bardzo dziękuję, serdecznie dziękuję panie redaktorze i bardzo dziękuję państwu.